W Excelu można policzyć zwykłą średnią, ale także średnią warunkową. Załóżmy, że chciałbym policzyć średnią wartość dla odbiorcy o nazwie Bosch. Jeżeli mam jedno kryterium, mogę użyć funkcji o nazwie średnia.jeżeli. Ta funkcja jest zbudowana identycznie jak suma jeżeli, więc na dzień dobry należy jej zaznaczyć zakres sprawdzany pod kątem kryteriów, więc zaznaczę obszar, w którym są odbiorcy. Kliknąłem na pierwszym z nich, Ctrl Shift strzałka w dół, Ctrl Backspace, średnik. Teraz muszę podać kryterium, które mnie interesuje dla tego zakresu. Mam to kryterium tu w komórce obok w F2. Średnik i teraz powinienem podać zakres, na którym będzie wyliczana ta średnia. Więc wskazuję te wszystkie wartości. Klikam na pierwszej z nich, Ctrl Shift strzałka w dół, Ctrl Backspace, jeżeli chcę wrócić na górę, domykam nawias, Enter i Excel policzył mi średnią dla jednego kryterium. Jeżeli miałbym kryteriów więcej, na przykład chciałbym policzyć średnią dla odbiorcy o nazwie Bosch w pierwszym półroczu, tutaj muszę użyć innej funkcji, która nazywa się średnia.warunków. I ta funkcja z kolei jest zbudowana identycznie jak suma.warunków, więc na dzień dobry tej funkcji trzeba wskazać obszar, z którego będzie wyliczana średnia. Więc zaznaczę wszystkie wartości, klikam na pierwszej z nich, Ctrl Shift strzałka w dół, Ctrl Backspace, średnik. Teraz muszę zaznaczyć pierwszy obszar, który będzie sprawdzany pod kątem kryterium jakiegoś, więc wskazuję wszystkich odbiorców, średnik i wskazuję kryterium dla tego obszaru. Ono jest tutaj w komórce F5. To nie koniec roboty, średnik. Podam kolejny zakres i kolejny kryterium. Dodatkowo jeszcze powiem Excelowi, sprawdzaj, przeglądaj te wszystkie dane z kolumny półrocze. Średnik i kryterium dla tego obszaru to półrocze, które jest wpisane w G5. Zamykam nawias, zatwierdzam to enterem. W ten sposób mam policzoną średnią dla większej ilości kryteriów. Więc jeżeli potrzebujesz średnią warunkową, myślę, że średnia jeżeli lub średnia warunków spełni Twoje oczekiwania.